proszę pana o odpowiedź. Już ochrony rządu trwa w tej chwili przegląd procedur i instrukcji, powiedział pan w jednym z ostatnich wywiadów. Tymczasem w rozmowie z Markiem Belką mówił tak pan, nikt nie interesował się, jak wygląda szkolenie, jak są finansowani. Z tego przeglądu procedur i instrukcji nie wynika, że będą jakieś reformy szkolenia czy finansowania. To jest jedna kwestia, czy ta naprawa będzie obejmowała właśnie te kwestie, które tam pan wymienił. Mówił pan też o 15 telefonach od wszystkich najważniejszych ludzi w tym kraju. Czy rzeczywiście były takie telefony, które naciskały na to, by BOR-u nie reformować? I czy ta reforma w ogóle BOR-u, którą pan zapowiedział, albo jakiś przegląd procedur jest możliwa? Bo pan powiedział też, że gdyby był pan ministrem spraw wewnętrznych od początku czteroletnich rządów, to by to wyglądało inaczej. A tak nie bardzo mogę sobie pozwolić na głębokie reformy w służbie, od której dyskrecji zależy wiele. Już tłumaczę. Co do samej rozmowy, ja już przed Wysoką Izbą złożyłem wyjaśnienia, więc odsyłam państwa do tych wyjaśnień złożonych przed polskim suwerenem. Natomiast jeśli chodzi o BOR, istotnie jest tak, że mamy pewne luki proceduralne, które są do nadrobienia. Działania Biura Ochrony Rządu z natury są niejawne i nie podlegają, tak jak w przypadku innych instytucji, takiemu powszechnej wiedzy. Trwają w tej chwili prace nad zmianą niektórych wewnętrznych procedur BOR-u. One mają za zadanie uczynić z tej formacji jeszcze bardziej efektywne narzędzie. I tak jak zapowiedziałem, do końca wakacji te zmiany powinny się zakończyć. Efektem ich będą na pewno czy to nowe regulaminy, czy nowe instrukcje, które jako dokumenty klasyfikowane nie będą oczywiście jawne. Jestem przekonany, że po tej historii BOR wyjdzie mocniejszy i sprawniejszy. I tę zapowiedź mam zamiar doprowadzić do końca. Co do konferencji związanych z tak zwaną aferą taśmową, to jest przedwcześnie w tej chwili na jakiekolwiek publiczne wypowiedzi. Zwracam uwagę, że toczy się śledztwo prokuratorskie, które jest z natury swojej objęte tajemnicą śledztwa, w związku z tym nie może być prezentowane i wyniki tego śledztwa nie mogą być prezentowane opinii publicznej. Gospodarzem tematu jest prokuratura, ale działają w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zespoły, które się tą sprawą zajmują poza śledztwem prokuratorskim, podając inne wątki. I na razie nie, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie przewiduje żadnych publicznych komunikatów w tej sprawie. Z informacji, które ja posiadam, wynika, że pojawiają się coraz nowe wątki, coraz ciekawsze. Na pewno będą one badane i weryfikowane w najbliższych tygodniach. Sądzę, że gdzieś w okolicach września, na końcu wakacji, ten obraz będzie o wiele bardziej wyrazistszy niż do tej pory. Jest to zaangażowany dość spora liczba funkcjonariuszy i mam wrażenie, że mamy no, takie silne przesłanki do tego, żeby mieć nadzieję, że ta historia zostanie wykreślona. Dziękuję bardzo. Czy nie prowadzi pan śledztwa we własnej sprawie w związku z tym? Przepraszam, ale pan minister nie zadał. Rozumiem. Ale pan minister nie odpowiedział na pytanie. Panie redaktorze, proszę. Ale zdążymy, panie rzeczniku, nie ma tak długiej kolejki. Ale gdzie się spieszymy? No ministra nie było od miesiąca w mediach. Nie odpowiedział na pytanie, ale proszę mi przepraszam, ale na jakiej podstawie prawnej pan właśnie uniemożliwił dziennikarzowi zadawanie pytania? Na jakiej podstawie prawnej pan to zrobił? Panie ministrze, jest wszystko w porządku? To jest prywatna firma, czy co to jest? Bardzo proszę pytanie. Dzień dobry, Piotr Kania, Telewizja Republika. Na początku, panie komendancie, cała telewizja dołącza się do życzeń pana ministra. Do policji. Panie ministrze, mam pytanie dotyczące funkcjonowania i założenia procesu składania więzień CIA w Polsce. Uważam, że opinia publiczna powinna wiedzieć coś o tym, jeżeli została narażona przez ówczesną władzę na niebezpieczeństwo, na większe niebezpieczeństwo, jak nam nie groziłoby, gdybyśmy nie mieli tych więzień w Polsce. Jakby pan minister mógł powiedzieć coś na ten temat, na temat założenia i funkcjonowania więzień CIA w
Polsce, gdzie cytuję, Trybunał Polski, Polacy traktowali terrorystów. Rozumiem pytanie, ale w tej sprawie z oczywistych względów mam niewiele do powiedzenia. Dotyczy to wydarzeń sprzed lat 11. One w Polsce są objęte postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę okręgową, jeśli dobrze pamiętam, w Krakowie. I pytania dotyczące natury tych wydarzeń i pełnego obrazu i tego, co dalej się może dziać na gruncie polskim z tym, w moim przekonaniu, na gruncie zarówno polskiego prawa, jak i tego, co wynika z naturalnych kompetencji poszczególnych organów, należy kierować do prokuratury polskiej, a nie do MSW, który w tej sprawie nie jest stroną. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, poproszę teraz pani. Mogę prosić bardzo pana Polaków, żeby przekazali się. Mieszkańcy Białegostoku mogą się czuć bezpieczni? Czy Polacy mogą się czuć bezpieczni, jeżeli Europa mówi, że Polacy prowadzili terrorystów? Panie redaktorze, oczywiście, że tak, mogą się czuć bezpieczni, ponieważ zarówno świadczą o tym nasze statystyki porównywalne z innymi państwami, gdzie Polska jest krajem bezpiecznym, jest krajem także będącym częścią pewnego większego systemu, zarówno państw europejskich, jak i transatlantyckich, który zajmuje się monitorowaniem zagrożeń terrorystycznych w skali kontynentu, a nie w skali pojedynczego kraju. I dlatego, będąc częścią tej wspólnoty antyterrorystycznej, mamy także dostęp do informacji i także dostęp do danych, które pozwalają z wyprzedzeniem reagować na ewentualne zagrożenia. Do tej pory nie było żadnego incydentu, który by zgodnie z prawem nakazywał nam podwyższenie alarmu antyterrorystycznego w Polsce. Aczkolwiek to jest coś, co jest w absolutnym, codziennym zainteresowaniu kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cały czas. Dziękuję bardzo i ostatnie zdanie. Dzień dobry panie ministrze i panie generale. Mam pytanie dotyczące nowych regulacji, dotyczących zaostrzenia kar dla kierowców. Czy ten nowy projekt ustawy będzie skutecznie da nam taki skuteczność na drogach i czy odpowiada również na oczekiwania policji? Panie redaktor, automatyczne odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym powyżej 50 km nie jest polskim wymysłem, tylko jest czymś, co zostało przetrenowane w Danii, Holandii, Francji i jeszcze w wielu innych krajach europejskich i przyniosło zdumiewające dobre rezultaty. To samo dotyczy szczególnego traktowania nowych kierowców. Statystyki w tej sprawie są bezwzględne. To, co nazywamy takim piractwem drogowym, taką nieodpowiedzialnością na drodze, oprócz prowadzenia pod wpływem alkoholu, to jest także w dużej mierze kwestia ludzi, którzy co dopiero otrzymali prawo jazdy. Stąd pewne obostrzenia w tym zakresie. I to samo także dotyczy szeregu innych rzeczy, które są zawarte w tej ustawie. Jestem przekonany, że ona przyniesie swój efekt społeczny. I to myślę, że zobaczymy w stosunkowo krótkim okresie, jak można taki okres wyodrębnić, pół roku. I pragnę zapewnić, że te rozwiązania prawne zawarte w tym projekcie nie były efektem wyobraźni urzędniczej, tylko były efektem pracy policjantów.